Witajcie czołgiście, tu Ala. Od dawna się nie widzieliśmy i pora na to, by zobaczyć, jakie oferty i wydarzenia w świecie czołgów czekają na nas w sierpniu. Pierwszy weekend spodziewajcie się gorączki doświadczenia, zniżek na konto premium i lepszego kursu wymiany doświadczenia bojowego na wolne. W drugi weekend nie przegapcie podwójnego doświadczenia dla załogi. W trzeci weekend wykonujcie misję i zgarniajcie dodatkowe doświadczenie bojowe, które z pewnością pomoże Wam w zbadaniu nowych modułów i pojazdów. Na końcu miesiąca czeka na Was pięciokrotny mnożnik doświadczenia bojowego za pierwsze zwycięstwo dnia, lawinę zniżek i możliwość zdobyć miejsce w garażu i unikatowy styl. I oczywiście Gamescom, streamy i wiele przyjemnych niespodzianek. Od 31 sierpnia do 2 września proponujemy skupić się na szkoleniu załogi, korzystając z potrójnego doświadczenia i zniżek. Nie przegapcie kolejnego wierzchołka drzewa. Bohaterem tego miesiąca staje się STB-1. W sierpniu będziecie mogli odblokować wszystkie pojazdy tej linii szybciej dzięki misjom specjalnym, zniżkom i bonusom do doświadczenia i szkolenia załogi. Jeśli chcecie poczuć atmosferę prawdziwego czołgowego święta, zapraszamy Was na WGFest, który odbędzie się 15 września w Mińsku. A teraz przechodzimy do wiadomości z konsolowych i mobilnych czołgów. W World of Tanks Mercenaries już wkrótce rozpocznie się drugi etap letnich igrzysk. Brawo! Czeka na Was 34 fazy i naprawdę dużo smaczków. Konto premium, srebro, dopalacze, unikatowe emblematy, medale, kupony na flagi i wiele innego. Grajcie i zdobywajcie nagrody! Nagrodą główną letnich igrzysk tym razem jest śmiercionośny i szybki Hellcat 105 HMC. Ta maszyna jest bardziej niebezpieczna w porównaniu do drzewkowej wersji z powodu jej 105 mm armaty, strzelającej potężnymi burzakami i zadającej więcej obrażeń. Zwracam Waszą uwagę, że jest to czołg stworzony specjalnie dla konsoli i nigdzie więcej go nie zobaczycie. Chcecie więcej wiadomości na temat konsolowej wersji czołgów? Zapraszamy Was na oficjalne portale społecznościowe. W World of Tanks Blitz od 26 do 28 lipca powraca tryb bitew realistycznych, bardzo polubiany przez graczy. Przypominamy, że ten tryb jest bardziej hardkorowy. Brak wskaźnika penetracji, brak żarówki, RNG 0%, wrogie czołgi są zawsze widoczne z każdej odległości i nie są wyświetlane na minimapie. Szczegóły o trybie znajdziecie na oficjalnym portalu gry. A sklep premium mobilnych czołgów do 5 sierpnia będzie cieszyć nas sprzedażą E-25, małego, zwinnego i dyskretnego niemieckiego niszczyciela czołgów 7 poziomu. Również nie przegapcie ciężkie ciekawostki VK 160801P. Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Na streamie deweloperzy po raz pierwszy pokazali nową miejską mapę New Bay. Mapa pojawi się w grze w wersji 6.2. Zobaczcie tylko, jaka jest piękna! Bądźcie na bieżąco z WOD Blitz, aby wziąć udział w sierpniowym wydarzeniu – Królewskim Polowaniu. A na dzisiaj to już wszystko. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Powodzenia na polach walki i do zobaczenia. Pa, pa!